Powiedz Monika, jak tobie podoba się to miejsce? Jesteśmy właśnie na czwartych urodzinach polskich projektantów. Co za niespodzianka, bo zupełnie niedaleko chodziłam tutaj na zajęcia taneczne, także kojarzę to miejsce. Bardzo fajne miejsce, bardzo piękne miejsce, no i przede wszystkim kojarzy mi się bardzo ciepło, bo bardzo lubię tańczyć i dlatego właśnie to miejsce kojarzy mi się bardzo serdecznie, miło, no i energetycznie bardzo. I mam nadzieję, że również dzisiejszy wieczór taki będzie energetyczny i przede wszystkim, no, że zobaczę coś ciekawego, jakieś perełki. Mam nadzieję, że coś odnajdę w tych wszystkich ubraniach, pięknych kreacjach. Mam nadzieję, że coś odnajdę dla siebie. Czyli tak naprawdę bogata właśnie oferta kreacji dla kobiet głównie tak naprawdę. Podoba się w tym sklepie? Tak, oczywiście. Jeszcze nie zdążyłam wszystkiego zauważyć, poobserwować. Mam nadzieję, że coś tam wynajdę, ale już widzę. Jedna kreacja jak najbardziej pasuje. Dzisiaj oczywiście ubrałam się typowo letnio. Inspirowałam się latem i widzę, że tutaj kreacje oczywiście są jak najbardziej w sezonie, czyli lato. Lato gości już w naszych sercach. No i przede wszystkim pogoda jest już letnia. A powiedz, jakie masz plany zawodowe na najbliższy okres oraz czy planujesz wakacje? Oczywiście, wakacje są zaplanowane. Jeszcze nie wiem, w którym miesiącu, bo oczywiście praca, na razie jeszcze raz praca. I jakiej strony? No i oczywiście południe Francji, bo muszę zdradzić małą tajemnicę, że tam właśnie zamierzam się w rodzinę jedną wbić troszeczkę. Także południe Francji jest dla mnie bardzo blisko. Jeżdżę tam co roku, nawet kilka razy w roku. No, okolice są przepiękne, nie muszę nikomu opowiadać, lazurowe wybrzeże, także piękne miejsce. No, mamy teraz tam festiwal w Cannes, nie zdążyłam pojechać, mam nadzieję, że w przyszłym roku tam zawitam. Także na pewno Francja, południe Francji.